Rzeka Łarpia stanęła. Poziom wody przy ujściu to zaledwie 20 cm. W Policach otwarto pierwszą w historii jadłodzielnię. Organizatorzy liczą, że po świętach szafa zapełni się po brzegi. Prawie 50 tysięcy złotych udało się zebrać dla Ingi podczas kiermaszu świątecznego. Na koncie dziewczynki jest już 1 000 000 złotych. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na Teletydzień. Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, kluby żeglarskie i wędkarze są mocno zaniepokojeni stanem rzeki Łarpi, a zwłaszcza jej północnym ujściem do Odry. Pierwsze alarmujące zgłoszenie otrzymaliśmy 10 grudnia od polickich wodniaków o zablokowaniu refulatem północnego ujścia Łarpi do Odry. Jej głębokość przy ujściu to zaledwie 20 cm lustra wody. Prawdopodobnie przyszły sezon żaden jacht nie wyjdzie stąd, bo nie ma takiej możliwości. Jachty minimalnie mają zanurzenie około metra, maksymalnie 1,60 m i nie będzie możliwości. Czyli zostaliśmy zamknięci, zasypani i odcięci od tego, co chcemy robić. Z miłości do wody niektórzy żeglarze pływają przez cały rok. Teraz jest to niemożliwe. Ja jestem żeglarzem, to jest moje hobby, to jest moja miłość. Moja łódka stoi, miałem zamówiony rejs świąteczno-noworoczny i mogę popłynąć teraz na drugi brzeg z powrotem. Moja łódka ma 1,20 m zanurzenia i nawet koniami nie przyciągnę, do Odry. Także no, ja jestem odcięty od życia. Policka rzeka, wokół której powstały i działają kluby żeglarskie oraz przystań miejska, ośrodka sportu i rekreacji, po raz kolejny musi zmagać się z działaniem człowieka. Tym razem bez niego sobie nie poradzi. To nie jest pierwszy przypadek, który powoduje, że inwestycje prowadzone przez Grupę Azoty następuje zamulenie. Pierwsze zamulenie nastąpiło jeszcze w latach, kiedy budowano port morski, ale wtedy przystąpiono energicznie do usunięcia awarii, dzięki czemu żeśmy następne 30 lat pływali. Ja myślę, że w tej chwili też będzie taka sytuacja, że Grupa Azoty poczyni starania i zajmie się sprawą udrożnienia rzeki Łarpi. Jest to bardzo duża katastrofa ekologiczna, to już kolega nadmienił, że sprawa ruchu wody, która Łarpia się jako tako sama oczyszczała, zresztą widzimy teraz, że ona wygląda kakaowo, jakiś tam kolor brudny, a już była przezroczysta. Ja prowadzę zajęcia z młodzieżą żeglarskie, więc te zajęcia zostały mi ograniczone, bo tam akurat mieliśmy taki akwen treningowy. I na tym akwenie żeśmy sobie, dzieci tam się uczyły pływać. W bardzo trudnym położeniu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Policach. Udzielenie pomocy małym jednostkom pływającym bądź wędkarzom stało się niemożliwe. Jesteśmy uziemieni, tak jak czy żeglarze, czy wędkarze, bo niestety mamy 40 cm zanurzenia swojej łodzi ratunkowej i nie przejdziemy tam przez tą łachę. Więc jeżeli już coś się będzie na wodę działo, no to wyjdzie do tego, do tych zadań, jakie by były postawione, czyli ratowanie życia ludzkiego, czy jednostki, będzie Szczecin wychodził do tego. My nie wyjdziemy, bo nie mamy jak, nie mamy możliwości. W sprawę zaangażował się Urząd Morski w Szczecinie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie. Wywołany do tablicy Hyundai Engineering, koreański wykonawca prac w ramach projektu Polimery Police, poinformował nas, że w pierwszym kwartale 2021 roku powinny zakończyć się prace pogłębiarskie, co pozwoli spółce na wdrożenie działań korygujących, polegających na przywróceniu pierwotnego stanu rzeki Łarpi. W piśmie czytamy również: pragniemy Państwa zapewnić, że wszelkie działania spółki, jakie mogą negatywnie wpłynąć na istniejącą infrastrukturę, zostaną naprawione, do czego zobowiązuje zarówno dobra praktyka inżynierska, jak i decyzja w przedmiocie udzielonego spółce pozwolenia wodnoprawnego, która wprost stanowi o zobowiązaniu spółki do pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, jakie mogą zaistnieć w czasie wykonywania przedmiotowych prac, od którego to obowiązku spółka nie zamierza się uchylać.
W Policach powstała pierwsza jadłodzielnia. To miejsce, do którego można przynosić żywność, której w domach mamy zbyt dużo. 22 grudnia na terenie Rady Osiedla nr 2 przy ulicy Konopnickiej w starej części Polic odbyło się otwarcie jadłodzielni. W specjalnej szafie oprócz półek znajduje się lodówka. Na pomysł takiej formy dzielenia się posiłkiem wpadła 3 lata temu radna miejska Ewa Ignaczak. Szafka wymaga tylko pieczy nad tą. Nie trzeba poświęcać jej aż tyle uwagi. Owszem, szukamy dostawców w cudzysłowie, czyli zwracam się do wszystkich osób handlujących w Policach. Jeżeli zostaje wam towar, który kończy się data ważności, ale jest przydatny do spożycia lub na ryneczku, warzywa, owoce, o których wiecie, że nie przetrwają weekendu, to apelujemy, przywieźcie je tutaj. Żywność można zostawiać lub odbierać od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 15. My również dzisiaj z panią Agnieszką żeśmy dokonali pierwszego zakupu i również częstujemy się z innymi. Pieczę nad jadłodzielnią sprawują członkowie Rady Osiedla nr 2 w Policach, którzy dbają o czystość i porządek. Będziemy po prostu pod względem higienicznym pilnować tej lodówki, tą szafkę, żeby po prostu nie było tam jakichś rzeczy z terminem jakimś, które już nie można spożyć. Będziemy to wszystko usuwać, no i myć, sprzątać. Organizatorzy planują nawiązać współpracę ze sklepami i piekarniami, którym zostaje niesprzedany towar. Apelują także do wolontariuszy, którzy pomogliby w dystrybucji żywności, na przykład w odbieraniu artykułów z punktów spożywczych. Chodzi po prostu o to, żebyśmy nie marnowali jedzenia. Dzielmy się tym jedzeniem. Każdy może przyjść i poczęstować się tym, co jest w szafce. To nie dotyczy wyłącznie osób ubogich. Do jadłodzielni można przynosić produkty z aktualnym terminem ważności, a także wyroby własne, na przykład ciasta i zupy. Należy pamiętać, by na opakowaniu umieścić opis potrawy i termin przygotowania. Organizatorzy liczą, że po świętach lodówka zapełni się po brzegi. W sobotę 19 grudnia na Deptaku przy ulicy Wyszyńskiego odbył się charytatywny kiermasz świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na leczenie Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina, zmagającej się z SMA. Sobotni kiermasz, zorganizowany na rzecz 4-miesięcznej dziewczynki, cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu 4 godzin trwania kiermaszu budki pełne rozmaitości nawet na chwilę nie pozostawały puste. Na razie mamy misia, idziemy zaraz, już mamy grę odłożoną i idziemy po pieniążki i będziemy kupować grę, no i mam nadzieję, że jeszcze coś uda nam się kupić, bo dopiero przyszłyśmy 5 minut temu. Dopiero weszliśmy w sumie, rozglądamy się i na pewno coś kupimy. Mąż już tam oko zarzucił na bigos, więc na pewno z pustymi rękoma nie wyjdziemy, to na bark. Podczas kiermaszu można było zakupić m.in. ozdoby świąteczne, domowe wyroby, zabawki dla dzieci i bombki, które można było powiesić na 6-metrowej choince, która stanęła na placu w geście solidarności z małą Ingą. Udział w kiermaszu wzięły m.in. Rada Osiedla nr 2, Stowarzyszenie Dzikie Anioły, które podczas kiermaszu rozdawało lizaki i balony dla dzieci oraz sołectwa z terenu gminy Police. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy tutaj działać. To jest wszystko robione w szczytnym celu, bo ratujemy naszą Igusię. Mamy nadzieję, że to wszystko się uda, że lekarstwo pomoże i będzie żyła bardzo, bardzo długo. I mamy nadzieję, że uda się zebrać całą tą kwotę, bo to jest najbardziej szczytny cel, jaki może być. Informacja o kiermaszu pojawiła się za pośrednictwem Facebooka. W niecały tydzień ponad 1000 osób zadeklarowało swój udział w utworzonym wydarzeniu, a niektórzy sami zgłaszali się do pomocy przy organizacji. W tydzień to zorganizowaliśmy, ale w tym bierze sztab ludzi udział, tak? Ludzi, których nie prosiliśmy, nie pytaliśmy, którzy sami z siebie po prostu do nas dołączyli. Podczas kiermaszu udało się zebrać blisko 50 tysięcy złotych. Nadal trwa zbiórka pieniędzy na siepomaga.pl oraz licytacje za pośrednictwem Facebooka. Każdy może się przyłączyć, by ratować życie dziewczynki.
Kiermasze organizowane przed świętami Bożego Narodzenia to możliwość zakupienia oryginalnego prezentu, a także okazja, by w ten sposób wesprzeć potrzebujących. 19 grudnia na Targowisku Miejskim w Policach odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Z zimowej zbiórki pieniążków przeznaczamy na zakup but kocich, no i przede wszystkim karmy. Karmy, bo bardzo dużo zimową porą wydajemy opiekunom społecznym. Wiadomo, zwierzęta wtedy no więcej jedzą. Podczas kiermaszu panie sprzedawały skrzaty, rzeczy zrobione na szydełku, torby na zakupy, elementy drewniane z wypalanymi wizerunkami zwierząt czy ozdoby świąteczne. Większość z nich to wyroby własne wolontariuszek. Sama mam zwierzątko, kotka, i dlatego chcę wspomóc inne te bezdomne. O. I dlatego między innymi to kupuję. Na terenie gminy Police znajduje się 500 kotów wolnożyjących. Dokarmiane mają siły, by łowić myszy, dlatego zwłaszcza zimą nie powinny zostać bez pomocy. Oczywiście, że się powinno. Oczywiście to jest nawet nasz obowiązek, dlatego że koty w naszym ekosystemie są bardzo potrzebne, bo walczą z gryzoniami. W Polickim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami od lat brakuje osób chętnych do działania. W tej chwili są zaledwie 3 panie w terenie i jedna zajmująca się prowadzeniem dokumentacji. To zbyt mało na rozległy obszar gminy Police. Podczas kiermaszu panie zebrały 3000 zł. 18 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu wolontariuszy dostarczył paczki dla seniorów z terenu gminy Police. Przygotowano 60 paczek świątecznych dla osób samotnych, starszych i schorowanych. Każdy pracownik z rejonu sporządzał listę takich osób potrzebujących. No i tutaj na podstawie wiedzy i znajomości pracownika socjalnego z tymi osobami były po prostu wyłaniane te osoby najbardziej potrzebujące. Są to też te osoby, które co roku brały udział w spotkaniach wigilijnych dla mieszkańców gminy Police organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W każdej paczce znalazły się produkty spożywcze i upominek świąteczny w formie figurki gipsowej wykonany przez dzieci ze świetlicy szkoły podstawowej nr 3 w Policach. W ramach akcji Pomaganie jest dobrem w dostarczaniu paczek pomagała grupa wolontariuszy ze szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Tanowskiej w Policach wraz z opiekunką Iwoną Włodarską. Zostałem wolontariuszem, ponieważ chcę pomagać innym, chcę widzieć ich osób, którym pomogłem, uśmiech na ich twarzach. Chcę widzieć ich radość i chcę pomagać innym. W tym roku pandemia znacznie utrudniła organizację działań związanych ze świętami, ale nie przeszkodziła w okazywaniu odrobiny serca, dobroci i życzliwości osobom, którym tego brakuje. W schronisku dla bezdomnych przy ulicy Fabrycznej w Policach przebywa obecnie 40 osób bezdomnych, w tym 6 kobiet. W tym roku ze względu na sytuację nie zasiądą przy wspólnej kolacji wigilijnej. W tym roku w ramach projektu Własna Przestrzeń Samodzielność gmina Police w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej postanowiła zorganizować bezdomnym inną wigilię od dotychczasowych. Panujące obostrzenia, pandemia nie pozwalają nam na to, żeby wszyscy mieszkańcy jak co roku spotkali się na wspólnym opłatku. Natomiast w tym roku zamówiliśmy catering, który zostanie dowieziony z hotelu Dobosz tutaj do schroniska jako poczęstunek dla osób bezdomnych. Chcemy po prostu, żeby te osoby też godnie mogły spędzić swoje święta. W tym roku osoby bezdomne nie zasiądą przy wspólnym stole. Nie zabraknie jednak bożonarodzeniowych tradycji, chociaż odbędą się w nieco innej formie. Będziemy mieli świąteczny stół zastawiony, jednak nie będzie to stół, przy którym będzie można tradycyjnie zasiąść. Przygotujemy taki szwedzki stół, na którym wystawimy świąteczne potrawy. Będzie ich mimo wszystko na pewno 12 i będzie smacznie i bogato, ale nie będzie można przy nim pokolędować, poświęcać, wspólnie usiąść. Przygotowaliśmy dla osób, które skorzystają z tych świątecznych potraw, jednorazowe pojemniki. I osoby, które pracują w schronisku, po prostu rozdadzą te ciasta, te ryby, różnego rodzaju pierogi mieszkańcom i każdy będzie musiał sobie spożyć już te dania w własnym zakresie w swoich pokojach. W schronisku przebywają osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne. Mogą liczyć na wsparcie prawnika, doradcy zawodowego, psychologa i terapeuty uzależnień. Wiadomo też, że osoby bezdomne mają często problem z nałogiem, są alkoholikami. W czasie zimy nieraz
trzeba oko przymknąć i osobę, która ma stan upojenia do schroniska przyjąć i tak będziemy w ramach pogotowania zimowego dla osób bezdomnych w Policach robić. Jednak oczywiście jak już ktoś do nas wejdzie, już z nami będzie chciał na dłużej współpracować, absolutnie regulamin schroniska będzie musiał przestrzegać, gdzie podstawą jest bycie w trzeźwości. Od marca schronisko jest monitorowane. Każda nowa osoba musi mieć wykonany test na koronawirusa lub trafić do izolatki. W dobie pandemii rady osiedli pracują w bardzo ograniczonym zakresie. Odwołano wiele spotkań i inicjatyw, które integrowały lokalną społeczność. Mimo przeciwności udało się przygotować świąteczne paczki, które trafią do mieszkańców jeszcze przed świętami. Do świetlicy środowiskowej Rady Osiedla nr 5 przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Z powodu pandemii liczba dzieci spadła z 15 do 6. Przed wejściem do świetlicy za zgodą rodziców mają mierzoną temperaturę. Dzieci myją rączki. Jeżeli temperatury nie ma, wszystko wskazuje na to, że dziecko jest zdrowe. Puszczamy na świetlicę i trwają zabawy. Do godziny 18 od 15. Dzieci nie mogą się bawić jak wcześniej. Część zabawek ze względów epidemiologicznych została schowana. Bawią się w ciuciu babkę, w berka jakiegoś tam, prace manualne takie z pomponików, z papieru, obecnie to gwiazdeczki z papierów różnego rodzaju, bombeczki z papieru różnego rodzaju, i Xbox, komputer, to jest przed podwieczorkiem. A po podwieczorku to już hula i dusza piekło nie. Czasami aż głowa boli, tak krzyczą, tak się bawią, tak biegają. Dzieci, które codziennie spędzają kilka godzin na nauce zdalnej, chętnie przychodzą do świetlicy. Jak przychodzę na świetlicę, to bardzo lubię robić gwiazdy, aniołki i bombki. I jak mi się najbardziej podoba to, że po prostu, że tu jest tak dużo kolorowych rzeczy jest. Przy Radzie Osiedla od blisko 20 lat działał klub Hektor, w którym młodzi ludzie urządzili siłownię. Obecnie obiekt jest zamknięty. Zamknięto siłownię, tak jak były ogólnopolskie zarządzenia. Nie ma ćwiczeń, nie ma. Panowie musieli się z tym pogodzić. Nie ukrywam, że od czasu do czasu idę i sprawdzam. Nie działa również klub seniora, w którym starsze osoby spędzały dużo czasu. Klub seniora działał prężnie do momentu pandemii. Jeszcze na początku pandemii panie spotykały się, ale później, kiedy już zaostrzenia ogólnopolskie wyszły ostre, ja też postąpiłam inaczej. Niestety nie mogły panie spotykać się w klubie seniora i to trwa do tej pory. W tym roku Rada Osiedla w zamian za coroczne spotkanie wigilijne zafundowała seniorom w wieku 70+ 100 paczek świątecznych. Dla dzieci przygotowano 110 paczek. Kończymy teletydzień, a ja w imieniu redakcji i własnym życzę Państwu spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Bądźmy zdrowi. Do zobaczenia.